Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On nie otoczy chwały, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Jedno z najtrudniejszych kazań na niedzielę Trójcy, uroczystość Trójcy Świętej. Bo jak mówić o tajemnicy? Jak mówić o rzeczywistości Boga, którą wyznajemy, przyjmujemy, a której jeszcze w żaden sposób też tak dosłownie nie doświadczyliśmy. Bóg w Trójcy jedyny, gdzie jeden plus jeden plus jeden równa się jeden. Pan Bóg na pewno to nie znał na matematyce, na naturze. Ale właśnie stajemy wobec tej tajemnicy też dlatego, żeby sobie uzmysłowić, że wiara jest i powinna mieć miejsce na tajemnicę. Jest nas taka pokusa wręcz, żeby mieć na wszystko odpowiedź, żeby mieć wszystko wyjaśnione. Że dopiero wejdziemy w coś, jak będzie wszystko dla nas jasne, przejrzyste, wytłumaczalne. A my właśnie zostaliśmy wezwani do wiary, wezwani w Chrzcie Świętym w imię Trójcy. Ojca, Syna, Ducha Świętego. Trzech osób, jednego Boga. I w ogóle warto w życiu mieć miejsce w tajemnicy. Mieć taką przestrzeń, że jestem w stanie przed sobą, ale też przed innymi powiedzieć: nie wiem. To dla nas, duszpasterzy, jest bardzo trudna przestrzeń. Bo bardzo często myślimy, że powinniśmy dać ludziom zawsze odpowiedź. Powinniśmy sypać z rękawa jakimiś złotymi myślami. Tłumaczyć innym życie. A tak naprawdę odwagą jest powiedzieć: nie wiem, stoi wobec tajemnicy, stoi razem z Tobą wobec pewnej tajemnicy. I my dzisiaj jako Kościół stajemy wobec tajemnicy Trójcy Świętej. Warto się nie rzucać, nie denerwować, nie frustrować tym, że jest to dla nas coś niewyobrażalnego. Zachowajcie nerwy na Boże ciało. To dopiero jest tajemnica. Ale czego nas może nauczyć uroczystość Trójcy Świętej? Ujawnia nam, pokazuje nam Boga, który jest relacyjny, który jest relacją trzech osób. I ta uroczystość nas uczy, co to znaczy budować relacje. Trójca Święta to jest równość osób. Każda z osób Trójcy Świętej jest równa. Nikt nie jest ważniejszy, nikt nie jest gorszy. Nikt się bardziej nie narobił, a inny się mniej narobił. To jest bardzo ważna funkcja Trójcy Świętej, dlatego że nam pokazuje, że żeby zbudować dojrzałą relację, musisz uznać równość
innych osób. Że musisz uznać, że ta osoba, z którą budujesz relację, jest to równa tobie. Zawsze patologia relacji, toksyka relacji bardzo często bierze się z tego, że uznajemy, że ktoś jest od nas gorszy, albo ktoś jest od nas lepszy. W zależności od tego, w jakim jesteśmy momencie życia, potrzebujemy ludzi, przy których czujemy się lepsi, ale czasem też potrzebujemy ludzi, przy których czujemy się w jakiś sposób gorsi, zależni. My jesteśmy stworzeni na Boży obraz i na Boże podobieństwo. Kiedy w Księdze Rodzaju słyszymy ten opis stworzenia człowieka, to słyszymy tam liczbę nową. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Trójca mówi na nasz obraz. My nie jesteśmy stworzeni na obraz Boga, ale na obraz Trójcy. Bo jesteśmy socjalni, jesteśmy społeczni, jesteśmy relacyjni. Tak jak Bóg w trzech osobach. Ale właśnie, żeby zbudować dużą relację, musisz uznać na początku, że ta druga osoba jest równa tobie. Niczym nie mniejsza, niczym nie większa. Równa tobie. W godności, w człowieczeństwie. Ta równość jest zawsze pierwszym takim momentem wybicia się, zadania fundamentu, żeby budować relacje. Trójca Święta to też jest taka relacja, gdzie są jednością, ale nie są tacy sami. Że są właśnie jednym Bogiem, ale każdy z nich jest inną osobą, kimś osobnym. Jeden nie jest drugim. Bóg, Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem, tak dalej, tak dalej. A więc Trójca nas uczy, że jest możliwe budowanie jedności, kiedy odkrywasz różnicę. I odkrywasz, że ktoś nie jest taki jak ty i nigdy nie będzie taki jak ty. Trójca to jest odkrycie, że jesteś w stanie budować relacje, nie zawłaszczając drugiej osoby. Kiedy nie rościsz sobie prawa do posiadania drugiej osoby. Bo Ojciec nie posiada Syna, Syn nie posiada Ducha. Tak dalej. A więc Trójca nas uczy tych takich relacji, gdzie musisz wyzbyć się takiej pokusy posiadania drugiej osoby. Kiedy musisz odkryć, być może z jakimś bólem, że twój mąż nie jest twoją własnością, twoja żona nie jest twoją własnością. Twoje dzieci nie są twoją własnością. Jest w nas ta silna pokusa władzy nad drugą osobą. Paradoksalnie im bardziej jesteśmy zakompleksieni, im bardziej mamy jakieś właśnie kompleksy, swoje poczucie wartości, jest w nas pragnienie władzy nad drugą osobą, dominacji nad innymi osobami. Nie daj Boże, ktoś tak jest szefem, dyrektorem, kierownikiem. Nie, wtedy myślenie o władzy jest myśleniem o tym, że ja decyduję o tobie, że jesteś moją własnością, że mogę zrobić z tobą, co chcę. I to jest zawsze patologia relacji. I my przez to naprawdę w życiu bardzo cierpimy. Cierpimy też dlatego właśnie, nam się wydaje, że ktoś jest naszą własnością. Że ktoś ma być taki, jak my chcemy. To wszechobecne moje ja, moje ego odpowiada mi, masz być taki, jak ja chcę. Masz spełniać moje oczekiwania, masz spełniać moje marzenia. Masz zaspokajać moje braki, moje deficyty. Trójca taka nie jest. Właśnie zakłada, że można budować jedność,
pomimo tego, że każdy jest inną osobą, każdy jest osobny, dlatego potrzebujemy tego święta, dlatego potrzebujemy dzisiaj adoracji tej Trójcy Świętej, żeby Ewangelia stała się sztuką życia, żeby to słowo, ta uroczystość nas nauczyła życia. Jeżeli Ewangelia nas nie uczy życia, jeżeli nie zmienia naszego życia, nie uczy tego życia innym niż jak nam pokazuje świat. Na co? Właśnie ta umiejętność budowania jedności w różnicach, w odkrywaniu, że jesteś inny. I właśnie na tej podstawie budowania jedności, która nie jest jednakowadością, która nie jest zlaniem się z innymi osobami. Bo Trójca to też jest właśnie rozdzielność osób. To nie jest doświadczenie tego, że każdy jest każdy. Mogą być w naszym życiu takie momenty, takie sytuacje, że my chcemy zlać się z drugą osobą. Albo chcemy uczynić drugą osobę zakładnikiem naszego życia. Bez Ciebie żyć nie mogę. Bez Ciebie nie wyobrażam sobie życia. Gdyby nie Ty, to nie wiem, co stałoby się ze mną. Są słodkie, miłe słowa, ale bardzo często sprawiające, że my staramy się uwięzić drugą osobę na jakimś takim sznurze właśnie z naszym życiem. I zniewalamy, Bo to święto, to uroczystość Trójcy Świętej, to jest też święto odkrywania wolności, wolności osób. Ta wolność nam jest konieczna w wierze, jest wręcz fundamentalna w wierze, bo tylko wolni mogą kochać. Jak nie jesteś wolny, to co nazywasz miłością, tak naprawdę dociska drugą osobę. Zabiera jej coś, paraliżuje ją. I tak naprawdę ten moment adoracji Trójcy Świętej jest takim momentem, kiedy my chcemy prosić Boga, aby nam otworzył oczy. Być może na te wszystkie takie trudne, toksyczne relacje, które my w życiu tworzymy. Zniewalające, obezwładniające. Takie, które nam są potrzebne, żebyśmy się poczuli lepiej. A może tak, żebyśmy się też poczuli jakoś upokorzeni, gości. Niech przez tą uroczystość Pan nam pokaże każdą naszą patologię życia z innymi ludźmi. Niech też nam pokaże, że w każdym z nas żyje Trójca Święta. Ojciec, Syn i Duch Święty. Każde działanie Boga jest zawsze działaniem Trójcy. Kiedy za chwilę będziemy przyjmować Eucharystię, ciało Chrystusa przyjmiemy całą Trójcę Świętą. Każde działanie Boga jest właśnie zawsze działaniem całej Trójcy. I ta modlitwa do Trójcy Świętej jest tak naprawdę zawsze uwielbieniem Trójcy Świętej. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. A więc uwielbiamy Boga, chwaląc Go. Więc skoro jesteśmy na Boży obraz, na Boże podobieństwo, skoro jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy, to może najwyższy czas, żeby zacząć siebie chwalić. A nie tylko krytykować, podkręcać, jątrzyć. Może to jest to, co ma zrobić z nami dzisiejsze święto. Wydobyć z naszych ust pochwałę na temat drugiej osoby, na temat tych ludzi, z którymi tworzymy, budujemy relacje. Nie musimy się przejmować tym, co myślą o nas wszyscy ludzie. Mamy przejmować się tym, co myślą o nas ludzie, których kochamy i obdarzamy bliskością.
Tak jak stajemy przed tajemnicą Trójcy Świętej, tak samo stajemy przed tajemnicą zawsze drugiej osoby. I czasem nigdy tego nie rozwiążesz, nigdy tego nie rozwikłasz. Ale to też wymaga szacunku i zatrzymania się przed tajemnicą tego, kim jest druga osoba. Nawet jeżeli myślisz, że ją znasz, że ją bardzo dobrze znasz, musisz się zatrzymać. Jak przed tajemnicą Trójcy, tak samo przed drugim człowiekiem. Nie wejść mu na głowę, nie uwierzyć się na jego życiu. Ale zatrzymać się i patrzeć na tą osobę i adorować tą osobę jak tajemnicę. Stawać w pokorze wobec innej osoby, jak przed tajemnicą. To jest sztuka życia, którą nam daje Ewangelia. To jest sztuka życia, którą nam daje Trójca Święta. Jak już ich spotkamy, doświadczymy, to będziemy widzieli, jak to jest. Że jeden to jest jeden. Jeden równa się jeden. To wielka tajemnica wiary, ale za takiego Boga, który jest relacyjny, który jest relacją osób, możemy mu teraz dziękować. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.